Jesteśmy na terenie przebudowy budynku Lipsk. Obecnie trwają prace związane z demontażem fasady elewacyjnej. Rozbiórka fasady jest to ostatni element robót związanych z demontażami w budynku. Elementy metalowe zostały zabezpieczone przeciwpożarowo. Konstrukcja jest już opomiarowana, to znaczy został założony monitoring elementów stalowych. Kolejnym etapem robót będzie zamykanie budynku, co umożliwi wykonywanie prac wewnątrz bez względu na warunki pogodowe. W chwili obecnej wykonaliśmy pełen komplet wyburzeń wewnętrznych oraz pokrycia dachowego. Za moimi plecami widać tutaj rozbiórkę w chwili obecnej fasady istniejącej. Można powiedzieć, na tym praktycznie zakończymy rozbiórki jakby w obiekcie, które zostały przewidziane. Są wykonywane już też nowe prace budowlane, takie jak zabezpieczenie pożarowe konstrukcji stalowej, czy też instalacje podposadzkowe w poziomie piwnicy.